Eka, z tej strony Kondys i już dzisiaj dostaniemy rzeźnię Zira. Patch pewnie wejdzie około 20-21, więc możemy się spodziewać, że każdy z was będzie chciał trochę tutaj uszknąć z tortu i tego, co przygotował dla nas Blizzard. Rzeźnia Zira ma być najtrudniejszym eventem, jaki został kiedykolwiek wprowadzony do Diablo 4, więc musicie mocno przygotować swoje postacie, ale nie tylko, aby sobie tam poradzić. Dam wam więc 5 szybkich porad odnośnie tego, co przygotować i jak przygotować na rzeźnię Zira. Zacznijmy sobie od tego, jak w ogóle się dostać do rzeźni Zira, ponieważ z tym część osób może mieć problem. I musicie mieć ukończone postępy sezonowe. Tutaj trzeba mieć 7 na 9 na niszczycielu, więc jeśli obecnie kończycie wciąż rozdziały, jesteście na pogromce albo czempionie, nie będziecie mogli mieć dostępu do rzeźni Zira, to jest bardzo ważna sprawa. To dopiero niszczyciel, ukończony rozdział. Polecam też mieć 9 na 9, a raczej wszystkie ukończone rozdziały, ponieważ wtedy dostajecie też specjalny tytuł, który jest unikatowy i nigdy już w żaden sposób nie będziecie mogli go dostać. Więc wszystko trzeba na maksa zrobić, ale jeśli wciąż uważacie, że macie czas, to tylko niszczyciel 7 na 9 i wtedy będziecie mieli dostęp już do rzeźni Zira, a raczej będziecie mogli zrobić u okultysty wtedy te specjalne broczące pieczęcie. Pierwsza zasada to, że wytrzymałość jest ponad wszystko. Tak na przykład mój barbarzyńca obecnie ma tylko 8000 pancerza. On nie jest na rzeźnię Zira, on nie jest przygotowany na rzeźnię Zira, to jest zdecydowanie za mało. Jeśli macie postać, taką jak ja ubraną, to nawet takie szako wam się nie przyda, ponieważ potrzebujecie mieć bardzo, ale to bardzo dużo pancerza. Więc takie rzeczy jak czapka Arlekina, wola Tybalta mogą być tutaj zdradliwe. Są to bardzo potężne przedmioty, ja nie mówię, że nie. Szako jest jednym z najlepszych temów w całej grze, ale na samą rzeźnię Zira może się nie przydać. Więc jeśli macie poniżej 10-12 tysięcy pancerza, musicie się mocno zastanowić nad swoim ekwipunkiem. Przypominam, że pancerz najłatwiej jest zdobyć właśnie w hełmie, w spodniach, w zbroi i w amulecie. Dodatkowo, zależnie od tego, jakim idziecie buildem, no mój akord jest mega ofensywny i możecie widzieć, że bardzo często pomijam te plus do pancerza. One dają bardzo dużo, więc właśnie jak wasz build akurat też często pomija takie tutaj 50 do pancerza, tutaj 50 do pancerza, możecie pomyśleć o tym, aby w jakimś miejscu, tak jak na moim buildzie, mogę sobie gdzieś ominąć obrażenia i właśnie dodać wtedy więcej wytrzymałości. Może na przykład w moim przypadku odciąłbym sobie tutaj całe te kryta i właśnie wsadził sobie tutaj czy to więcej odporności, czy to właśnie te więcej pancerza. I wtedy będzie oczywiście o wiele lepiej. Nie muszę chyba mówić, że właśnie skapowane odporności na 70% to jest minimum, abyście mogli tutaj przystąpić i oczekiwać, że przeżyjecie. I to też prowadzi nas od razu do kolejnego punktu, jakimi są afiksy broczących pieczęci. W porównaniu do zwykłych pieczęci, tam gdzie widzimy wszystkie afiksy pozytywne i negatywne, tak tutaj w broczących pieczęciach nie znamy ich. One są, ale są ukryte. Więc na przykład dajmy na to, że sobie stworzę broczącą pieczęć i tutaj ona ma na przykład schowany afiks obrońcy w zwarciu dla przeciwników. Wtedy będę czuł, że kurczę, coś zbyt mało tych obrażeń bije. Na przykład ta pieczęć obecnie nie dość, że osłabia mnie, kiedy jestem blisko wrogów, tak jeszcze powoduje, że jeśli wrogowie mnie trafią, to moje przytłaczające ataki są słabsze. Więc mogę tak totalnie z dupy zadawać dwa razy mniej obrażeń, jak nie trzy razy mniej obrażeń. Na te, które trzeba najbardziej uważać, to po pierwsze niszczyciele barier. Jeśli gracie czarodziejką pod kulę błyskawic, tam stakujecie bardzo dużo barier, to może się nagle okazać, że dostaniecie jakiegoś pięknego one-shota i zginiecie od razu. Więc takie coś jest bardzo groźne. W związku z tym, że nie wiemy, jakie one są, to też oczywiście jest to bardzo trudne, ale tutaj jest bardziej ta kwestia, że jeśli raz wam się nie uda, nie zrażajcie się i spróbujcie po prostu kolejny raz, wiedząc, że może po prostu jakieś afiksy się wam złe wylosowały. Tutaj ta losowość jest troszkę dziwna, nie do końca mi się to podoba, zwłaszcza to, że nie mamy jak się przed tym ochronić. Jeśli mamy na przykład jakiś tutaj Nightmare Dungeon 100 i wiemy, że on ma jakiś potężny negatywny efekt, to go palimy i robimy nową pieczęć. Ale w tym przypadku jest to bardzo dziwne. No i odnośnie tego palenia pieczęci i robienia nowych. Koszty tych broczących pieczęci są bardzo wysokie. Ja obecnie grałem cały sezon, mam zgromadzone 40 tysięcy prochów pieczęci. Jest to dość sporo, ale wytworzenie jednej broczącej pieczęci wymaga 800 pyłu. Więc ustalając, że od razu chcę przejść z pierwszego poziomu do 25, robiąc każdy, no to
jeśli nie zwiększa się nawet ich koszt i każdy kosztuje 800, to już na wejście potrzeba mieć 20 tysięcy prochu pieczęci, aby móc przejść rzeźnię Zira. Więc to też jest ważna sprawa, jeśli macie mało tego prochu pieczęci, to może być problem. Jak najłatwiej go zdobywać? No po prostu biegając pod ziemię koszmarów i przepalając te pieczęcie, których nie potrzebujemy. Jeśli nie macie pieczęci, nie macie w ogóle prochu pieczęci, pamiętajcie, że drzewo szeptów daje wam taką pieczęć, jaką zrobiliście najwyższą w danym sezonie. Więc jeśli na przykład zrobiliście 100, to drzewo będzie wam ciągle dawać pieczęcie 100 i dzięki temu trochę tego prochu też zdobędziecie. Czwarta podpowiedź to bardziej taka wskazówka, informacja, która jest bardzo ważna, jeśli będziecie też grać w party. Ponieważ cała rzeźnia Zira działa w taki sposób, że jeśli zginiesz, no ja gram na hardkorze, więc nie mogę w ogóle ginąć, ale często mamy tak w podziemiach koszmarów, że jeśli zginiemy, to po prostu mamy kolejne podejście. Z rzeźnią Zira tak nie ma. Z chwilą, gdy giniesz, wylatujesz od razu. Musisz robić nową pieczęć, musisz iść od nowa. I tak samo granie w party. Jeśli gracie w 4 osoby i dowolna osoba z was zginie, wtedy wszyscy zostajecie wyrzuceni z instancji i musicie tworzyć nową pieczęć. Więc pomyśleć, że wezmę jakiegoś kumpla na plecy, on sobie spokojnie stanie i poczeka, a ja będę go kierować. Oj, w tym przypadku, jeśli coś się z nim stanie, no to właśnie zostajesz wyrzucony. Więc tutaj trzeba będzie dość mocno uważać. No i piąta porada, tutaj dość ważna sprawa, to właśnie krwawe łzy, czyli ten taki glifek, który dostajemy. I też właśnie dlatego mówiłem, że ta wytrzymałość jest tak ważna na naszej postaci. Ten glif jest dosłownie przesadzony. Tutaj zrobiłem sobie przykładowe drzewko. 4000% mnożnik do obrażeń. Dodatkowo tam więcej obrażeń odsuniętym celem, więcej siły i redukcja obrażeń 20%. No ten glif jest przesadzony. Możemy go skalować aż na 200 poziomów. Na pierwszym poziomie na przykład on daje tego mnożnika 67% tylko, a raczej wciąż jest to 70% mnożnika. Jest to naprawdę bardzo dużo. Normalne takie mnożniki, jakie dostajemy, no to na przykład na pojedynczym glifie to jest tam 70% więcej berserkerowania. Albo gdy sobie damy tam jakieś nasycenie, no to mamy 70%, ale to jest addytywne, to nawet nie jest mnożone. Więc w tym przypadku, kiedy mamy, no dajmy sobie ten level na przykład 10, to już mamy 190% mnożnika. Więc z chwilą, gdy wam brakuje obrażeń, po prostu musicie wygrindować ten glif wyżej. Najważniejsza jest wytrzymałość. Więc tutaj też polecane buildy. Oczywiście w tym sezonie najmocniejsze buildy na bieganie koszmarnych podziemi to są właśnie Hotabarb oraz czarodziejka pod kulę błyskawic, Ball Lightning Sorka. Ale dlatego też mówię, że nie ma co się bać, ponieważ każdy build, który jest w stanie jakoś sobie poradzić, wytrzymać, to też po prostu stakując wyżej te krwawe łzy, będzie po prostu sobie spokojnie w stanie poradzić z tą rzeźnią Zira. Z tego co na razie o tym myślę, to oni tak właśnie pushują, jakie to będzie trudne, jakie to będzie wymagające, ale dają też właśnie te krwawe łzy, przez co to nie będzie trudne i wymagające. To będzie można przegrindować. Czy ktoś zrobi rzeźnię Zira na 5 poziomie tych krwawych łez, czy na 200, to i tak to zrobi. Według mnie rzeźni Zira się nie da nie zrobić. Tylko po prostu będzie wymagał od ciebie większego grindu, więcej czasu. A jak już tutaj ktoś będzie chciał naprawdę zaszaleć, to trzeba będzie zrobić tę rzeźnię Zira bez tego glifu. Jeśli ktoś zrobi rzeźnię Zira bez tego glifu, to będzie naprawdę potężny wyznacznik, potężne osiągnięcie. A tak, no to tutaj troszkę dziwnie zrobili z tym glifem. Nie wiem czemu tutaj dali go aż tak mocnego. Znaczy, będzie się go levelowało długo tam. Widzieliśmy, że z pierwszego na drugi poziom jest wymagane 2000 expa na pieczęcie. Dla przykładu Nightmare Dungeon 100 chyba daje 300. Więc mówiąc tak o buildach, bo Lightning Sorka, Hotabarb to są zdecydowani faworyci. I tutaj też według mnie nie każdy build powinien zrobić rzeźnię Zira. Co dopiero mówiłem o tych krwawych łzach, jest szansa, że każdy build zrobi rzeźnię Zira, ale też nie każdy powinien. A jak już miałbym na siłę wymyślać, no to tam nekromantom na Infinimiście pewnie sobie poradzicie, druidem na Pulverize, na spustoszeniu, na niedźwiedziu sobie pewnie poradzicie, Łotrem, no to na penetrującej strzale z szybkim ostrzałem sobie pewnie poradzicie. Ale chodzi o to, żeby było przyjemnie, żeby było dobrze, żeby było miło. To najbardziej polecam właśnie Ball Lightning Sorkę, no i Hotabarba, barba na młot starożytnych. Ja będę, tak jak mówiłem, tym moim nieśmiertelnym barbem. Na początek wejdę sobie z takim małym pancerzem, z takimi moimi statami, zobaczę jak sobie długo poradzę. To jest build na Seliga, więc tutaj nie powinno być problemów. Ale potem ewentualnie, tak jak mówiłem, wywalę Wolety Balta, wywalę Szako i będziemy kombinować z wytrzymałością tej postaci. Jak się uda, no to oczywiście patrzcie na Twitchu.
Widzimy się tam, gdzie będę na pewno dzisiaj i jutro napierdzielał mocno Jojen Zira, więc do zobaczonka, trzymajcie się, hej, papa, dbajcie o siebie, bye.